Dawaj, dinozaurze! O, nie! Kurde mol! Ale strzelił tak, że... bo jeszcze ten... Straszna jest trochę ta wyspa, wizualnie. Swoją drogą, levele zawsze jest tak z tymi dinozaurami, że one się pojawiają na swoich levelach. To znaczy na lodowym często można dostać na przykład lodowego typa. I tylko z foką jest inaczej, to znaczy ona się pojawia często na początku tych leveli wodnych. A to co? Mogę tu wejść? Dziwne. Czemu to jest takie? O. A tu? O. Ha! No patrzcie, ale śmiesznie. Nie wiedziałem, że w wodnych poziomach jest takie coś. Serio, nie wiedziałem. No jakby się okazało, że ostatnią kontynuację, to ja nie wiem, co ja bym zrobił. W sensie, no mam... jest taka godzina. Ja nie wiem, czy ja bym zdążył teraz jeszcze tą grę zrobić drugi raz. Trzeci. Czy no pewnie bym zdążył. To by było ale to by było oszlak, ale straciłem, głupio. Fokę. Moją fokę insurance. Możesz, śmiało. A to nie do mnie było w ogóle. Nieważne. To było do Pawcia. My bad. Dobra, muszę brać dinozaury po prostu, bo to... Okej. Dobra, kolejne żyćko. Co? No przecież... No, dobra, mniejsza. Mogłem go przeskoczyć, tak. Owszem, mogłem to zrobić. Ale jestem kretynem. No jestem. No i co? Co zrobicie? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nieuleczalny kretyn. O, tu też się dostaje tego pada. Najgorzej, że teraz nie mam już niebieskiego. Ani jednego czerwonego nie dostałem już od bardzo dawna, a ja teraz idę na wulkany. No przecież to będzie jakiś żart. No dobra, no idę tak, no. Zobaczymy, co robią wulkany w tej grze. Dobra, chyba nie wybuchają tak źle, ale pewnie będzie tutaj problem z głodem znowu. Muszę sprawdzać, które wybuchają też. Of course. Ten musiał wybuchnąć. Dobra. Nie wiem, co to było. Szkoda. Tak. O, o. Myślałem, że może mi uratować życie, ale teraz to prawdopodobnie je właśnie zakończył. O, dobra. Wystrzel wulkanie, bo nie dam rady teraz. Biegnij! Biegnij! Zdążyłem! Centner będziesz oznaczony, ale nie oglądaj za wszelką cenę, zanim nie zagrasz. Oczywiście. Streamów wtorkowych, że muszę zakończyć tą grę, żeby zacząć następną. Nie, no muszę wziąć tego. I no, mam dwa życia też. To wezmę na razie ten młotek. Chodzi mi o to, że będzie tu można... Potencjalnie mogę tu dostać dinozaura gdzieś w jaju. Właśnie fajnie by było takowego gdzieś przyhaczyć. Bumerang. No to nie jest dobre, no ale... Ja nie przepadam za tym bumerangiem jako za bronią, szczerze powiem. Może byłby przydatny w niektórych sytuacjach, ale... Tych sytuacji, obawiam się, nie ma za wiele.
za to często przeszkadza. O, jest czerwony. Potrzebowałem go bardzo. To muszę teraz pilnować, żeby mnie nic nie zabiło. Bo pewnie będzie jeszcze jeden, co najmniej jeden level wulkaniczny. Tak patrząc na mapę. Dobra, jest go, jest git. Na bossy może być dobry bumerang. Tak, też o tym pomyślałem, chociaż też nie na wszystkie. Tylko problem w tym, że w planszach z bossami zawsze ten tomahawk mi dają z zasady. I to jest strasznie irytujące. Bo gdzieś zawsze się trafi ten tomahawk, a ja go jakoś tak instynktownie biorę, więc nigdy tego nie wypróbowałem, czy warto. Nie, deska nie. Deska... No co? A mogłem ją wziąć. No mogłem, no. No właśnie, raczej no może bym przeskoczył tu dinozaurem potencjalnie, nie? Mogłoby tak być. Specjalnie złapałem tę deskę, żeby ją stracić. Jak sobie. No, halo! Nie sięgnąłem. O, jest dinozaur. Niebieski. Dobra, mam chwilowo. Okej, udało się. No, ale wy widzicie, że ja zawsze na jednym pasku kończę? No przecież jest dramatyczne to jest. Co to jest za motyl, no ja się pytam. No, się boję tego poziomu, no. Pamiętam za tą muzykę. Gra mi w uszach już. Wiem, że będę się denerwował. Nie wiem dlaczego, ale jak słyszę tę muzykę, to wywołuje ona bardzo jakieś takie... złe wspomnienia. Bardzo mnie już rozgrzewa, nie? W sensie czuję, że coś jest nie tak z tą muzyką. Ona mnie wyprowadza z równowagi jakoś tak instynktownie. To jest bardzo niedobre, bo to znaczy, że ten poziom jest trudny. Te chmury burzowe nagle więcej strzelają też. Świetnie. Ta spada, bo się szybciej porusza. No wiedziałem, że spada. Wiedziałem. Dobra, jest dalej continue, no. Napisanie nie wiesz co dobre już świadczy źle o tobie. Jako o osobie, która chciałaby mi pokazać tę grę. Może ty nie chcesz, ale generalnie jeśli w taki sposób się wypowiadasz, to prawdopodobnie nie powinieneś polecać nikomu niczego. Tak z zasady, bo nie umiesz. Aś, bo to nie jest tak, że nie da się przekonać sceptyka. Oczywiście, że się da. A widzisz, może i to był żart. To nie znaczy, że ja muszę go tak potraktować. Bo dużo ciekawiej jest wziąć to pod uwagę jako poważne i wtedy jeszcze, wiesz, jakoś tak się nad tym pochylić, zastanowić. Co? Nienawidzę tej chmury tu. No ona robi na samo dzień dobry taki problem, a nie ma nic, co mogłoby ją potencjalnie zabić. Dobra, nic nie spada. Tutaj spada to. Tu to. Tu nic. Dobrze, że zareagowałem na tą chmurę na czas. Dobra, udało się. Znaczy, to jest, jak przejdę tą grę, no to już w przyszłym tygodniu gramy w coś z Discorda. Powiedziałem, że nie będę już ogrywał części czwartej, więc... Bo nie będę, bo ona jest specyficzna i szczerze mówiąc, to mi się nie chce. Tak jak na nią patrzyłem i sprawdzałem sobie, czy mam ochotę, to mi się nie chce.
Więc skończymy na trójce, bo to dla mnie jest ostatnia taka gra, w którą grałem. Taka super nostalgiczna z Adventure Island. I potem będziemy otwierać głosowanie. Dobra. Jak będzie walczył ze mną ten boss? Tak dość... Oho. O, to wredne będzie czasem, pewnie. Ale ogólnie nie powinno być złe, chyba. O, nie. Dobra. Najgorsze, że jakbym dostał jedną kulką, to 90% spadam w przepaść. Praktycznie nie ma szansy, że spadnę akurat na chmurkę. Uff. A i od razu zaczynamy od... No pewnie! Zaczynamy od levela z wulkanem. Ale każdy? Nie, ja naprawdę uważam, że jeśli używasz argumentu satysfakcji, no to się z tobą zgadzam. Uważam, że niesłychanie satysfakcjonujące jest przejście levela klasiku, nie? Dobra, przynajmniej mam dinozaura drugiego. Najwyżej zginę przez brak prądu. O, dobra. Okej. O, fuck. Przynajmniej dopóki dojdę do tego momentu, to zawsze mam nowego czerwonego, nie? Dobra, udało się. I jak najbardziej. Cieszę się, Drakon, że się nie wkurzasz w żadnej grze, bo to jest... Wydaje mi się, że to jest poprawne. Nie powinno się denerwować w żadnej grze. Tak... Generalnie gry nie do tego służą, to jest rozrywka. To by nie mówić. Chociaż to często jest związane z tym, że jakoś wyjątkowo dużo nie przykładasz emocji w danej grze, a ja na przykład jestem bardzo emocjonalnym graczem. Ja lubię czuć emocje grając. Nie wiem, czy ty też. Ja lubię czuć i generalnie bardzo często czuję emocje, jak gram. Nie musi być wkurw koniecznie, nie? Są też pozytywne emocje, jakaś radość, satysfakcja. Jak to jest gra fabularna, jakieś wzruszenie, strach. Lubię te rzeczy, lubię, że te gry wywołują emocje. O, pff, fuck. Bardzo niedobrze. O, dobra, przeszedłem. Jest git. No ja też, jak wiecie, nie jestem jakimś specjalnym nerwusem, ale no zdarza mi się zdenerwować, ewidentnie. Dobra, górą pewnie będzie lepiej, bo będzie więcej jedzenia na górze, jak strzelam. Nie podoba mi się to, że zaczęło mi się lekko lagować. Bardzo mi się to nie podoba. Nie mam czasu! Leć! Shit. Ah, dobra. Let's go. Dwa życia. Dinozaury mam jakieś. Może bym wziął tego zielonka. Masz ty. O, niebieski. Sztos. UFO zabiera jedzenie z kolejnych lokacji. Po prostu wie, że potrzebuje mnie wygłodzić. Dlatego każda kolejna wyspa jest coraz bardziej bez jedzenia.
O! Udało się! Przeskoczyłem na drugą falę! A, nie wiedziałem, że będzie szybciej. Fuck! Ej, ale udało się. Mówiłem, że mi to nigdy nie wychodziło, więc to, że zrobiłem tyle fal, jestem w szoku. Bardzo dziwne sterowanie jest na tych falach, to trzeba przyznać. Dobra, dzięki tym falom mam dużo paska głodu. Wydaje mi się, że mi go starczy do końca, mogę nie rushować już. Nie. Przeskocz po prostu. Przeskocz po prostu, to było dużo mądrzejsze niż skakanie na tę chmurę. Przecież masz dinozaura od tego. Bo kawa rozpuszczalna niby nie jest taka mocna, ale jak zrobiłem kawę z 15 łyżeczek, to taki boost energii. Kawa rozpuszczalna nie jest mocna? Kto ci tak powiedział? W zależności od jaką kupisz, to może być normalnie tak samo mocna jak każda inna. No chyba, że zbożową, to może. Nie wiem, czy powinienem po to iść. Moim zdaniem to strata czasu, ale... Level wodny, na którym nie będę miał... No, jedzenia wystarczająco. Aha, jedzenie będzie w takich miejscach, że będę musiał ryzykować, żeby je zdobyć. Okej. Sprytne. Fajny pomysł ogólnie. No, muszę się... Dopóki mam łatwo, to muszę się cały czas poruszać w prawo. Cały czas. Bo jak zwolnię, to prawdopodobnie stracę... Nie będę miał głodu wystarczająco. Znaczy, będę miał za dużo. Pasek głodu będzie przeładowany. Wyzerowany. God damn it! Same sprzeczności. Ja nie wiem. Jeśli miałbym powiedzieć ulubiony gatunek, to chyba... To ja jestem mocno rockowo-metalowy. W gatunku rock-metal najwięcej jest piosenek, które mi wchodzą ewidentnie i zespołów. I tak, połączyłem te dwa gatunki, bo nie jestem w stanie wybrać. Moim zdaniem jedno jest odnogą drugiego i potrafi wywoływać te same emocje, więc wyłączę je zawsze ze sobą. Rozumiem, że dla niektórych to są dwie zupełnie inne rzeczy, dla mnie nie. Rockowa piosenka, pewnie jakieś coś przerobione na dubstep. Nie no, śmieję się. Jestem dzisiaj hejterem, słuchajcie. O! Mleko. O, nie. Dobra. Mleko ważne, bardzo ważne. Nie mogę rushować tego levela, jak już dostałem mleko, to nie chcę stracić dinozaura, bo to będzie... Deal breaker, jeśli chodzi o ten level. Duży plus w stosunku do dwójki. Tutaj wulkany jak strzelają, w sensie nie mogę podskoczyć tak wysoko, żeby strzeli mi prosto w twarz. A tak było w dwójce i to było strasznie męczące. Ja już kiedyś to mówiłem, ale ja kiepsko się znam na tych odnogach. Ja nie siedzę w muzyce tak, żeby rozumieć te wszystkie odnogi pojedyncze, jeśli chodzi o gatunki muzyczne. Niestety. Trochę czasem chciałbym znać, bo dużo osób się z nimi posługuje, ale tak ja nie do końca rozumiem, co znaczy indie na przykład. Ufo. Ono nie odleciało. Okay. Dobra, tutaj nie strzelałeś, nie? O, dobra. Go. Dawaj, dinozaurze! O, nie! Kurde mol! Ale strzelił tak, że... Bo jeszcze ten... Dobra, mam jeszcze kilka żyć i dinozaury.
Jo piernicze, ale szybko poszło z tym dinozaurem. Nie koniec. What the fuck? Wszystkie strzelają, świetnie. Oh. Nie, to tutaj byłyby lepsze młotki, ewidentnie. O, jak trafię, to tylko jeden wystrzeli. Nice. Good to know. To jest bardzo ważne, bo to znaczy, że muszę to w miarę często robić. Ale to też słabe w takim razie, że mam bumerang, bo byłyby młotki lepsze, szybciej mógłbym sprawdzać. Bo jak nie trafię za pierwszym razem, no to bumerang nie zdąży wrócić. Czy one się nie zmieniają wedle wskazówek zegara? Aha. 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 Chyba tak jest. Chyba trafiłem, ale i tak muszę być skupiony na wszelki wypadek. O Jezus. To było bardzo złe. Nie powinienem był tak zrobić. Ile oni mają życia w ogóle? Strzelam, a on jeszcze nawet nie jest czerwony. Jest czerwony. Myślałem, że może wystrzeli jeszcze raz, ale nie wystrzelił. A. Okej. I co? Koniec? Udało się? Dobra, to nie ja gram. Nie ja gram. To samo, tak? Ten, co wskoczył do UFO. Ej, to może jeszcze nie koniec. Będzie jeszcze UFO w środku? Nie. Wskoczył do UFO, zrobił rozwałkę. Ptaku, łap mnie! Ptaku! Ptaku, help! Dzięki za dziki. Ptaku, help! Dzięki! Misja wykonana! Tyle fajnych map tam było, wysp. Zwiedzać można, wielkie plaże. A wy na takiej małej będziecie siedzieć? Zwariowaliście? Boże, po co ja ją ratowałem? Mogłem zginąć i skończyć, to byłoby... Świat byłby lepszym miejscem bez nich.
Ech, dzięki wam bardzo serdecznie, że byliście przy okazji Adventure Island 3. Ostatniej z serii Adventure Island, którą na razie będę ogrywał. Wiem, że na NES-a wyszła jeszcze 4, ale pamiętam jak ona wygląda i niestety nie mam za bardzo na nią ochoty. A bardzo za to chciałbym zrobić tą inicjatywę, o której wspominałem już wcześniej, którą zobaczycie już za tydzień. Jak widzicie ten odcinek, to ankieta już była, już nawet prawdopodobnie zagrałem w grę, którą wy wygłosowaliście. Ale tymczasem gierka naprawdę, naprawdę świetna. Kiedy już dwójkę chwaliłem za to, że w dobrą stronę poszła w stosunku do jedynki, zrobiła wszystko co mogła, żeby oddzielić się gameplayem, jednocześnie zachować ducha i zrobić to dobrze, i zrobiła to dobrze, tak trójka wzięła tę samą formułę i zewaluowała ją Mniejsza. W każdym razie sprawiła, że ta formuła stała się jeszcze lepsza. Dodatkowy dinozaur, dodatkowa broń, więcej różnorakich biomów, muzyka, która co prawda była też z poprzedniej gry, ale jednocześnie było też kilka nowych tracków, gdzie każdy biom miał swój track. Różne wersje danego biomu, czyli nie wiem, nocny, burzowy, jesienny, takie rzeczy. Naprawdę świetna robota, moim zdaniem jedna z lepszych przykładów tego, jak ewoluować grę się powinno, przynajmniej jak kiedyś mogło to wyglądać. Jeszcze raz dzięki, że byliście, widzimy się przy okazji, ja jeszcze nie wiem czego, niektórzy z was już pewnie wiedzą, na razie.